Witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Jako że całkiem niedawno zaczęła się wiosna, prawdę mówiąc to chyba nawet wczoraj, mentalnie od razu człowiekowi chce się bardziej żyć. Dlatego też w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o istotach określanych mianem nieumarłych, bo czemu by nie? Zapraszam do oglądania. I żeby było jasne, nie jest to grupa pochodząca z konkretnej mitologii czy uniwersum, a raczej kategoria zrzeszająca istoty, które właśnie z różnych na przykład mitologii się wywodzą. Stwory te są ogólnie ciałami niegdyś zmarłych istot, u których proces śmierci został zakłócony lub które zostały ożywione za pomocą czarów, rytuałów lub magicznych mikstur. Istoty te powracają do życia w różnej postaci, zależnej od sposobu ich ożywienia. Jednymi z istot tego rodzaju są na przykład Bargesty lub też Bargesty. Są to mityczne psy-gobliny wywodzące się z legend z północnej Anglii. Według mitycznych opisów ich szczególnymi cechami mogą być m.in. ogromne zęby i szpony, czarna sierść i przenikliwe żółte oczy. Pojawiają się tylko w nocy i według legendy każdy, kto takiego psa zobaczy, wkrótce umiera. Inna wersja mówi, że pies ten chroni niewinnych ludzi w nocy, ale na potrzeby odcinka zostańmy przy tej pierwszej opcji. W serii Harry Potter takim Bargestem może być ponurak, natomiast w serii gier Wiedźmin Bargesty są natomiast koloru zielonego i otacza je taka jakby duchowa zielona poświata. Kolejnym rodzajem nieumarłych istot są duchy. I w tym wypadku można dodatkowo wydzielić kilka mniejszych grup, m.in. są to widma, zjawy lub cienie, jednak w każdym z tych wypadków chodzi m.in. o to, że są to istoty eteryczne, nienamacalne, czyli takie, których nie można dotknąć. Ta cecha ma niemałe znaczenie w grze Heroes of Might and Magic 5, gdzie jednostki właśnie z tej grupy mają całkiem niemałą szansę na uniknięcie ataku, co sprawia, że walka z nimi staje się naprawdę denerwująca. Dodatkowo do duchów można zaliczyć również Banshee, czyli pochodzący z irlandzkich legend widma kobiet zwiastujące śmierć. Przechodzimy do następnych istot, czyli Ghouli. W wierzeniach przedmuzułmańskich były to złe duchy pustynne, zwykle rodzaju żeńskiego. W dzisiejszych czasach sprawa ma się trochę inaczej. Ghule już mają raczej mało wspólnego z pustynią, a są przedstawiane jako coś na kształt zdeformowanych, zgarbionych ludzi o złośliwych i wypaczonych twarzach. Najczęściej żywią się padliną, przez co zaliczane są jednocześnie do grupy trupojadów, czyli jak sama nazwa wskazuje istot, które żywią się trupami. Pojawiają się w całkiem sporej liczbie gier o tematyce fantasy i nie tylko. Dodatkowo w serii Wiedźmin mamy kilka rodzajów ghouli. Licze bądź też lisze są kolejnym rodzajem nieumarłych, chyba nawet jednym z tych najniebezpieczniejszych, a to dlatego, że są to istoty o całkiem dużej mocy magicznej. Najczęściej przedstawiani jako szkielety w szatach maga ze świecącymi punktami w miejscu oczu, powstają w pewnym sensie z własnej woli. Mianowicie nekromanta, który chce stać się nieśmiertelny, zaklina swoją duszę w odpowiednim pojemniku. Umiera i odradza się właśnie jako taki licz. Jako że rytuał ten potrafią przeprowadzić jedynie najsilniejsi nekromanci, termin słaby licz praktycznie nie istnieje. Stworzenia te występują m.in. w Heroes of Might and Magic 3 i 5, a ich ulepszonymi wersjami są arcylisze. Ze strzygami jest ten problem, że w grze Wiedźmin strzyga została przedstawione trochę jak taki fioletowy, zmutowany goryl. Rzecz w tym, że były to stworzenia raczej podobne do wampira, czyli też niezbyt różniące się od przeciętnego człowieka. No może z tą różnicą, że strzygą zostawał człowiek, który rodził się z dwiema duszami, dwoma sercami i podwójnym szeregiem zębów, z czego ten drugi był mało zauważalny. Za strzygę również uważano noworodka, który urodził się z wykształconymi zębami. Strzygi ginęły zazwyczaj w młodym wieku, jednak gdy pierwsza dusza odchodziła, zostawała jeszcze druga, która by przetrwać musiała polować. Wspomnę jeszcze o tym, że w nocy strzygi latały pod postacią sowy. Do nieumarłych zaliczają się również szkielety, zwane czasem kościotrupami. I co tu można dużo powiedzieć, parafrazując klasyka, szkielet jaki jest, każdy widzi. No ale trzeba jednak pamiętać o tym, że najczęściej są to szkielety istot nie byle jakich, a humanoidalnych, czyli podobnych do ludzi. Chociaż nie zawsze, bo stosunkowo często możemy się również natknąć na kościane smoki, którym do istot humanoidalnych dużo brakuje.
Najczęściej nie posiadają one umysłu, własnej woli i są całkowicie poddane woli czarodzieja, który je ożywił. O wampirach już kiedyś mówiłem, tak więc link do filmu o tych stworzeniach zostawię wam w opisie. One oczywiście też należą do istot z kategorii nieumarłych. Jakby nie patrzeć, również w pewnym sensie wracają do życia, może niekoniecznie za sprawą jakiegoś czarnoksiężnika, ale zaliczyć wypada. Podobnie sprawa ma się z zombie. W sensie o nich też pojawił się kiedyś odcinek i tak samo jak w przypadku odcinka o wampirach, postaram się umieścić link do owego materiału w opisie. Jak ktoś na własną rękę chce się dowiedzieć więcej o nieumarłych, to polecam pograć sobie w gry z serii Heroes of Might and Magic i skupić się na mieście o nazwie Necropolis, gdzie właśnie nieumarli stanowią większą część dostępnych jednostek. I w sumie to już będzie koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage, link oczywiście w opisie, i udostępnijcie ten film znajomym, aby też się czegoś dowiedzieli. A wy trzymajcie się, do następnego, no i cześć.